Prawie zapomniałem Zoltana poprosić o pomoc, a można go poprosić o pomoc. To powinno nam ułatwić wielką ucieczkę. I potem ruszymy do Oxenfurtu, a tym bardziej, że i tak muszę odwiedzić... Jaskier. Muszę odwiedzić... Jak to się nazywa? Kamelona? Bo zapomniałem kompletnie, że mam kuszę przygotowaną już od dawna. Właściwie to nie ma dużego znaczenia, no ale to jest... Niech będzie, nie? No proszę. A ta co mam, to też taka jakaś całkiem zacna, ale dużo niższe obrażenia. I dużo niższy poziom, rzecz jasna. Tutaj. No właściwie, no, wiele razy mówię. Obrażenia z kuszy to raczej zabawna historia jest. A widzę, że to mimo tego, że ona jest kota, to nie... A nie, wpisuje się do... jako element ekwipunku. Co niczego nie zmienia. No można mieć 7 elementów ekwipunku, co zwiększa procent za zestaw. Nie? Bo normalnie myślałem, że to jest... Na przykład silny atak zwiększa obrażenia następnych szybkich ataków przez 5 sekund o 10% za każdą część zestawu. No to może być 70%, jak się ma tego kota, nie? Ale muszę przyznać, że nie ma takiego idealnego zestawu pod to, co ja lubię robić, bo ja faktycznie lubię operować z znakami na zmianę z walką. I... No gryf jest, nadaje się najlepiej do tego, ale najlepszy był ten odwar, który niestety nie działał wtedy, kiedy powinien. Zoltan? No. Chociaż w zasadzie mogę nadal sobie tego odwaru używać, mimo że wyjąłem talenty. Margaritę trzymają w Deyred. Mamy plan, jak ją stamtąd wydostać, ale potrzebujemy twojej pomocy. Co mam robić? Załaduj na wóz tyle Mahakamskiego, ile zdołasz i jedź do Oxenfurtu. Na sygnał Yennefer podjedziesz pod bramę więzienia i poczęstujesz strażników. Ciężka sprawa. Wiesz, odkąd w mieście nie ma czarodziejów, łowcy uwzięli się na nie ludzi. Krasnolud pałętający się pod bramami więzienia tylko zwrócił uwagę. Racja, nie pomyślałem. W takim razie idę prosto do Jen. Miała znaleźć wejście do ruin pod miastem. No, czyli jednak nic z tego. I... Dzięki za rozmowę, do zobaczenia. Wcale się nie dziwię. Ale no, można było Jaskra wysłać. Plus ewentualnie moja osobista... Moje osobiste ulubione rozwiązanie. Czyli... Ta płotka tak ładnie tutaj zaparkowała? O. Dobry konik. Dobry, dobry. Można przecież rzec, że... No, że krasnolud... To mówiłem zresztą o tym, że krasnolud pewnie mnie zamkniecie, więc wolę mieć z wami dobre relacje. O tak? Czy coś? Nie, to nie ma sensu chyba. O, rany boskie. Zimność. Zimność jest. To jest kichnięcie z powodu zimności. Chociaż muszę przyznać, że z pewnym niepokojem, żeśmy patrzyli na naszą córkę, która w piątek przyniosła 38 stopni z przedszkola. Ale dzisiaj już jest zdrowa. No ale to, że ona jest zdrowa, wcale nie znaczy, że ja będę. Tak, złapali mnie państwo na tym. Odbędę szybką podróż do Oxenfurtu. Jeśli mam być szczery, to wolę tych redańskich tu żołnierzy niż Wiecznego Ognia i Łowców Czarownic. Chociaż to chyba jest z jednej ferajny, nie? Geralt! Jestem. Znalazłaś wejście? Kilka. Najbliższe jest przez studnię niedaleko stąd. Załatwiłeś pomoc? Sami sobie poradzimy. Zaczynamy? Do dzieła. Ciekawe z tą pomocą. Nie spotkaliśmy się przypadkiem w Lokmui? Co jeśli strażnicy wiedzą o przejściu przez ruiny i obstawili to wejście? Nie wiedzą. Skąd ta pewność? Hierarchowie Nowigradu zadbali o to, żeby zabić pamięć o elfickich korzeniach miasta. Nawet jeśli ktoś pamięta, że ruiny istnieją, nikt nie wie, którędy przebiegają. A już na pewno nikomu nie przyszło do głowy, żeby je obstawić. Obyś miała rację. Może jakbym powiedział Zoltanowi o tym, co żeśmy z Ciri robili. No nie chciałem go wciągać znowu w kolejne jakieś takie... Ale to bez sensu. To właśnie trzeba być szczerym z przyjaciółmi, nie? Wcale się nie dziwię, że odmówił ostatecznie. Ale to czasami jest impuls, nie zastanowisz się za bardzo, która odpowiedź jest najsensowniejsza i tak... No proszę, Zejdźcie mnie z drogi, wieśniaki. Się trzeba przepychać. To tutaj. Tutaj? Jeszcze niedawno Cembrowina była przywalona kamieniem. Zgodnie z edyktem Hemelfarta sprzed kilkunastu lat. Ale znalazłam dwóch silnych i uczynnych przejezdnych, którzy za drobną opłatą zgodzili się usunąć głaz. Trzymaj. Co to? Użyj tego, gdy znajdziesz Ritę. To pozwoli mi cię zlokalizować. No to widzimy się w środku. Powodzenia. Bez zmoczenia ubrania się nie obejdzie. No jest, moczenie ubrania to jest jedno. Druga rzecz, którą należałoby zrobić, to przemedytować. Tak do północy, powiedzmy. W ramach odpoczynku pewnego. I mam takie poczucie, które nie musi być zgodne z prawdą, że strażnicy może będą spali? No dobra. Tylko teraz jestem tak zatruty, że orkę trudno by było brać. O, tam coś jest na dole. Może orki nie mam, ale zanurkować nie zaszkodzi to. Co to jest? Jakieś takie dziwne. I nic nadzwyczajnego. Nic tam nie zostawiłem. Może się okazać, że takie tajemnicze przejście kryje jakąś niespodziankę. Zorientowałem się, że jeżeli chodzi o gryfa, to nie mam miecza stalowego. Nie mam przepisu, został na Skellige. Przegapiłem coś. Co to? Baba wodna? I co, pasku? Ładnie się pali. Jest. Wyraźnie ten odwar działa. To jest moje ulubione właśnie. Raz znakiem, raz mieczem. Dobra. Coś tu poczułem. Poczułem szarpnięcie medalionu. Wiem, że tutaj coś jest ciekawego, ale... No nic to. Pewnie jakiś poszukiwacz elfich skarbów. No tak, bo to elfickie ruiny. Muszę o tym pamiętać. To nie jest jeszcze więzienie. Muszę znaleźć przejście do tego więzienia. Okej. Dobra, sprawdźmy sobie tutaj. No, daleko nie zaszedł ten poszukiwacz. Sprawdzę sobie ten kierunek, bo tu widzę, że niewiele jest rzeczy ciekawych. A nie, to kolejne przejście. Diabli nadali. Tak, coś czułem, że tu mogą być skarby innego rodzaju. Skoro już tu jesteśmy... No proszę. O, te ostrza. Zwłaszcza żółte. W sensie... O. I wajchy jakieś. No nieźle. Tam już nie będę wypływał, ale czuję, że tutaj jest coś do znalezienia. I kiedyś być może... Będę musiał to wrócić. Hej, pamiętam to. W tych pierwszych podziemiach, gdzie byliśmy z Kairą Metz, tam był ten taki jegomość, co ma psa przy sobie i gra na harfie, czy jak się nazywa to urządzenie muzyczne. No dobra. Wracajmy na kurs właściwie. Miałem skłonność do błądzenia, a potem żałuję, bo z powodu tego błądzenia przemierzam obszary, które w zasadzie których nie warto na razie odwiedzać, bo za mało wiem o nich i... No, jesteśmy w punkcie wyjścia. Baba wodna. Tu coś mi... Zamknięta na 4 spusty. Gdzieś to musi być jakaś dźwignia. Okej. Dobrze. Spróbujmy znaleźć jakąś dźwignię. Jakiś dziad dźwignię urwał i zabrał ze sobą. Okay. No niech będzie. Pochodnia. Czy ja mówiłem Państwu z tą lampą? Opowiadałem taką historię, że... O, jest dźwignia. Może to się nada. Nada się, pewnie, że się nada. Że jak i... Boże, jak byłem na działce, to jeszcze nie było... A, byliśmy tu. Ok. Okej, okej. Czyli sprawa jasna. To problem z taką i z pochodnią, podejrzewam, i z tą moją lampką był taki, że można było zobaczyć coś tam w promieniu 2-3 metrów, a tak naprawdę to bardziej raziło niż pomagało. W sensie oślepiało do tego stopnia, że nawet gdyby teoretycznie światło sięgało dalej, to i tak jesteś za blisko jego źródła, żeby widzieć. Więc najlepsza jest latarka, bo latarka świeci do celu, a nie oślepia cię, nie? A ta lampka, co ją dźwigałem, ale ona chyba też miała taki... To powinno wystarczyć. Taki mechanizm obrotowy, żeby skierować... Taki mechanizm obrotowy, gdzie było lusterko z jednej strony i to lusterko plecami trzeba było do siebie ustawić, a światłem w kierunku ognika i dawało dodatkowe światło w konkretnym kierunku. No, ale tak to chciałem powiedzieć. Tak, Geralt, też na to zwróciłem uwagę. Chciałem się tam... dostać, ale chyba nie ma sensu. To co? Wchodzimy już, tak? Nie badamy dalej tego tu obszaru ciekawego? Geralt, co ty na to? No wiem, nie lubimy się gubić w takich miejscach. Po raz kolejny. Come on! Damy radę. Zobacz, Geralt. Jakieś skrzynie tutaj. Za płytko, nie mogę zanurkować. Do diabła. Czasami nie można zanurkować z jakiegoś powodu. Mówiłem, że jakaś tu zanurkuje. Tu jest jakaś skrzynia, ale tu ciemno jest, trzeba było orkę zażyć, no ale teraz jestem na odwarze. To problem polega na tym, że na odwarze nie mogę sobie za bardzo pozwolić na dodatkowe eliksiry. Orka też jest odwarem swoją drogą. Bo się zacznę... Nie wiem, czy będę od razu... Chyba byłbym od razu podtruty, mógłbym zacząć tracić życie. No. Taka niestety jest smutna prawidłowość. O! Było dobrze. Była pochodnia. Ależ tu cuchnie. Trupojady. O tak. Kurde, jeszcze ten jeden większy. To nie zamierzam się, żeby on mi wybuchł w twarz. Ale się nieźle leczył skubany. Bez podpalenia byłoby ciężko z nimi. Cholera. Suszone ryby się kończą. Nieźle trupów, chyba że zrzucają tu z tego więzienia. To jest chyba ta krata, o której mówił ziomeczek, nie? Mamy intruza! Fuck. Się wpakowałem. Odejdźcie! No, mam klucz do kanałów. I parę kart do gwinta mógłbym ogarnąć tutaj. Jeszcze sprawdzę tutaj. Chyba nie było wyjścia, bo to krata. No i właśnie, teraz mam do niej klucz. No ale przynajmniej mam wyjście. Gdyby trzeba było stąd uciekać, to wiem, którędy. Myślałem, że znalazłem jakąś drogę na skróty i... Uuu, czarny jednorożec. Nice. Brzmi zabójczo, nie? Brzmi jak jakiś... O! O nie. Wcale nie współczuję tym, co ich tutaj zabiłem. Właściwie nie było w ogóle szansy, żebym ja im kiedykolwiek współczuł, ale... Ale kto wie, no mogło być różnie, nie? Może akurat byli zbyt mili dla więźniów i zostali za karę zamknięci w piwnicy, nie? Ale to Sara Tortur była, więc... Wiesz, z kim zadzierasz? Uważajcie na buńce! Uwaga! Co się dzieje? Margarita. Kto tam? Geralt? Mam już o mamy. Wyciągnę cię stąd. To na nic. Bez klucza nie puści. Naczelnik zawsze nosi je przy sobie. Ma pokój na piętrze. Zaraz wracam. Jestem pewny, że poprzednio byłem tutaj z Yennefer. Te dwimerytowe kajdany można dobrze sprzedać, albo można je też ostatecznie przerobić na... Chyba sztaby dwimerytu, albo jakiś kruszec dwimerytowy, który potem się przydaje przy pancerzach wyższej jakości, więc zbieram z pewną sympatią. Poprzednio chyba sprzedawałem je. Gnoje pieprzone. No wiadomo, że czarodziejom można wiele zarzucić, czarodziejkom też, ale znęcać się nad kobietą, kurde, zakutą w kajdany jest niewiarygodne. Czyli jakby jest to wiarygodne, o to chciałem powiedzieć, co nie zmienia faktu, że... Za coś takiego powinna być kosa w plecy i będzie kosa w plecy. Masz już dość? Dopiero zaczynamy. Co? Przeszła ci ochota? Chyba znalazłem swój ulubiony build z tym. Ten układ talentów jest odpowiedni, a do tego jeszcze ten odwar 1, na który mogę sobie pozwolić. No tylko muszę uważać, bo nie mogę za bardzo używać eliksirów do leczenia, ale od tego mam Quen, więc bądźmy dobrej myśli. Jeszcze wyżej trzeba wejść. Myślałem, że dotarłem na samą górę. To jest coś w rodzaju koszarów jakiś. Ach, jakąś gównianą książkę znalazłem. Cudowny świat insektoidów. Pewnie się o Andriagach czegoś nowego dowiedziałem. Okej. Nie ma tu dalej schodów. To trzeba wyjść na zewnątrz. Się przebije przez całe więzienie. To... Dobrze, widzę, do góry trzeba iść, nie? Szlak. Wznieś barykady! Łucznicy na dach! Reszta na stanowiska! Aria! Cholera. Nie da rady tutaj się ich pozbyć tak łatwo. Możesz jeszcze się poddać. Jak się do tego gnoja dorwać, co? Śmiertelny chuj ci w serce! Dobra. Zabiję cię, ty! O. Kim jesteś? Jak się tu dostałeś? Intruz! O, naczelnik. Tego żywego! Żywego! Zaklęcia! Zabiję cię, ty! Na wieczny ogień! Wracaj do piekła! Trzeba przyznać, że jest sprawny dosyć w walce. O, do diabła. No dobra. Cenię Dwimeryta, ale to nie znaczy, że zamierzam ich wszystkich przeszukać tutaj. Pal licho z nimi. Ale sprawdzę, bo tu znowu mi medalion zadrgał. Tu mogą być jakieś ciekawe rzeczy poukrywane na tych wieżach, na tych blankach. A, może tutaj, tu chyba miał swoje... No, nóż do masła miał, co za rozczarowanie. Bieda z nędzą. No. I złamane grabie? Naprawdę. Jak na naczelnika więzienia to wyjątkowo słabo. Może chociaż tutaj coś trzymał. Chleb. No, jakiś taki asceta na to wygląda. Te skrzynie sprawdzałem? O, roztwór rtęciowy to akurat może się przydać do jakichś chemikaliów. Ale ładnie tu miał dosyć. Może dałoby się do niego wejść. A... Jakoś tak... Ja owszem, wiecie państwo, znacie mnie, ja uwielbiam skradanie. Ale czasami człowiek wylezie gdzieś feralnie w niewłaściwe miejsce. No proszę. Tu też można się było tędy dostać. Ciekawe, gdzie jest Yennefer. Dobra, tam dziewczyna czeka. No ale to w zasadzie co? Niech czeka, przecież nikt jej teraz krzywdy nie zrobi. Pogromca wiedźm. Dobrze, że nie wiedźminów. Już wyciąłem wszystkich strażników. O tej wielkiej ucieczce będą pieśni pisali. Może Jaskier nawet. Chociaż może lepiej nie. No masz. Chyba ich na przerwie śniadaniowej złapałem, bo każdy miał kanapkę z szynką. No to otwieramy, co? Jestem niemalże pewny. Jestem bardzo pewny. Jestem pewny, że bardziej nie można być pewnym, że Yennefer była tu ze mną ostatnio. Ciekawe. Co robisz? Zaraz będzie tu Jen. A, może będzie. Czyli wszystko w porządku. Myślałem, że znowu coś przegapiłem. Rita, co oni ci zrobili? Jak dorwę tych skurwysynów. Chętnie pomogę, jeśli dożyję. Muszę ją stąd zabrać, natychmiast. Nie przejdę przez portal z wami obojgiem. Musisz sam stąd wyjść. I tak nie lubię portali. Idźcie już. Zdaje się, że widziałem wyjście. Tak czy inaczej. Zobaczymy o tej Margarycie. Margaricie. Margarita. Zabrzmiała jak pizza. Ej. To mógł być nowy poziom doświadczenia, ale tak czy inaczej. No zobaczmy sobie... Na walach Karantir. Fringilla Vigo. Fugas. O, i z iloma... A, to jest ten... wyznawca poprzedniego króla, tak? No właśnie. Okej. Okay. Tu jest dużo więcej tych postaci. Gdzie ja tą Shale? Talara? Dużo postaci ostatnio mnie... O, jest. Margarita Laux-Antille. Długo można by wymieniać przymioty umysłu, ducha i ciała czarodziejki Margarity. Rita, jak zwały ją przyjaciółki, piastowała gdzieś stanowisko rektorki szkoły czarodziejek w Aretuzie na wyspie Thanedd. Nie. Wymowa to jest, nie jest moja najmocniejsza strona. Tej samej, którą ukończyła jej słynna antenantka Ilona Laux-Antille. Co nieczęste wśród przedstawicielek jej profesji, Margarity nie interesowała polityka. Miała na względzie wyłącznie dobro szkoły i z tej właśnie przyczyny wstąpiła do loży czarodziejek. Nie sposób także nie wspomnieć o jej urodzie. Mawiano, że figura magiczki może przyprawić o zazdrość marmurowe posągi bogini Nimf, kute dłutem najsłynniejszych rzeźbiarzy. No, nie przesadzajmy z czarodziejkami, to jest tak, że każda ma figurę cudowną i jest to sprawa magii, no. No ale najwyraźniej no, ta była wyjątkowa też pod tym względem. Mimo tych wszystkich przymiotów mistrzyni Laux-Antille nie uniknęła losu, jaki w tym czasie spotkał wielu jej konfratrów. Została aresztowana i przebywała w oksenfurckim więzieniu, oczekując krótkiego i niewątpliwie stronniczego procesu. Tylko dzięki pomocy Geralta i Yennefer, którzy wydostali ją z celi, Margarita uniknęła stosu. Nie wiem, nie mogę się oprzeć za każdym razem, jak wymawiam Margarita, to mam wrażenie, że zamawiam pizzę.